dzwonek na przerwę. O, za późno. Wiesz co? Może nie będzie tak źle. Spotkam się z Tiną w cichym i spokojnym miejscu i sobie pogadamy jak cywilizowani ludzie. Tak! To doskonały pomysł! To był jakiś koszmarny pomysł. Proszę! Ziemia drży na budynku szkoły cień nadchodzącej Tiny. Gdzie jest Gumball? Tutaj! Gumball! Czas się z tym zmierzyć jak mężczyzna. Gumball ucieka korytarzem. Tina biegnie za nim, obija się o ściany. Gumball! Przestań uciekać! Szkolna stołówka. Gościu, nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Gumball wpada na stołówkę, porywa tacę i mknie na niej jak na deskorolce. Tina demoluje stołówkę. Pędzą korytarzem. Gumball wbiega na basen, wskakuje do wody, ucieka po dnie basenu. Tina robi to samo. Gumball wyskakuje na brzeg. Gumball w damskiej szatni. Przepraszam. Gumball znów na basenie. O matko. Gumball znów w damskiej szatni. Obrywa szczotkami do włosów i butelkami szamponu. Ucieka przez wywietrznik pod sufitem. Tina przebija się przez ścianę. Gumball buduje barykadę z pudeł i drabiny. Tina burzy barykadę. Gumball zdziera skórę z Banana Joe. Rzuca ją pod nogi Tiny. Tina przewraca się. Gumball i Tina pędzą korytarzem. Panie Smolt! Proszę! Proszę mnie wpuścić! Tina! Nie! Proszę! Proszę mnie wpuścić! Nie! Panie Smolt! Nie ma mowy! Gumball wpada na drzwi Mister Smola. Kolacja u Watersonów. Gumball przy stole w ciemnych okularach. Czy mógłbyś zdjąć okulary, kiedy siedzisz przy stole? Tak? Mama zdejmuje okulary Gumballa. Co jest z twoim okiem? Wpadłem w szkole na drzwi. To nieprawda! Znów go napadli! Noc, pędzące auto, za kierownicą mama. Ale mamo, naprawdę wpadłem na drzwi! Mama jest wściekła, jedzie coraz szybciej. Zatrzymuje wóz na złomowisku. Wysiadają z auta. Jestem wyluzowana! Muszę zamienić słówko z panem Rexem, gumciaczku. Gumball! Nadbiega Tina. Mama marszczy brwi. Siad! Macie natychmiast się pogodzić. Tina potulnie siada na zadzie. Mama otwiera hangar. Panie Rex! W głębi błyszczące ślepia pana Rexa. Dzień dobry panu. Chcę porozmawiać o pana córce. Podmuch powietrza prawie przewraca mamę. A zatem takie jest pana zdanie? Mama wchodzi do hangaru. Więc pogadamy inaczej! Drzwi hangaru się zamykają. Gumball rozmawia z Tiną. Twój tata jest trochę straszny. Twoja mama też. Tina, czy to prawda, że lubisz mnie prać? Co? Skąd? Myślałam, że się dobrze bawimy. To po co ty mnie ganiasz? Chciałam tylko z tobą porozmawiać, ale zacząłeś uciekać. Hangar się trzęsie. Wszyscy myślą, że jestem brutalna, tak jak mój tata, a nie jestem. Tina kopie jedno z aut. Auto szybuje w powietrzu i rozbija się. Ja wcale tak nie myślę. Naprawdę? No pewnie. Jesteś tylko groźną koleżanką o stanowczo za dużej sile. Dzięki. Dobra, przebij piątkę. Tina zerka na swoją łapę. Koleżeński uścisk? Przytula Gumballa. Trochę boli. Hangar cały się trzęsie. Pęka dach. Ze środka wychodzi mama. Bardzo się cieszę, że doszliśmy do porozumienia. Żegnam, panie Rex. Mama odchodzi. Hangar się rozpada. Poranek. Budynek szkoły. Gumball, Anais i Darwin jedzą śniadanie. Znaczy, że jakoś się z Tiną dogadaliście? Tak. Tina wciska twarz Gumballa w talerz z jedzeniem. Lepiej być nie może.